Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Palionowej. Słuchajcie, dzisiaj jest kolejny odcinek, w którym prawdopodobnie dostaniemy wyzwanie od Herobrine'a. Tu mam książkę wyzwań Herobrine'a. W ostatnim odcinku mieliśmy mówić ciągle cicho. Mam nadzieję, że to wyzwanie nam Herobrine zaliczył. W sumie nic się nie wydarzyło od tamtego odcinka, więc chyba nam zaliczył. Słuchajcie, jestem przy moim domku. Tutaj jest domek Dave'a, właśnie ta chata. No jestem ciekaw, jakie wyzwanie dzisiaj będzie. Nie wiem, pójdę nie wiem gdzie w sumie. Do portalu to tam raczej nie, chociaż mogę w sumie wejść do tego portalu, zobaczyć na tamten świat, w którym byliśmy, czy tam może jest jakaś następna wskazówka, czy coś, może tam coś będzie. Jeśli wam się oczywiście odcinki podobają, koniecznie zostawcie łapkę w górę, żeby po prostu mnie wspomóc, jakby ocenić film i po prostu, żeby film się lepiej też wypozycjonował, żeby więcej osób mogło dotrzeć tutaj na ten odcinek. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. No i koniecznie zostawcie subskrypcję i kliknijcie w dzwona, żeby być na bieżąco. Dobra, tutaj mamy skrzynki. W tych skrzynkach w sumie to już nic. O, tu są 64 diamenty w ogóle. Ktoś to tu przyniósł, nie wiadomo co. No te skrzynki są puste. Bez sensu. Dobra, tutaj nic nie ma. Więc chyba nie chodziło o to miejsce. Dobra, wychodzimy. O nie, nie wlazłem w portal. Dobra, wychodzimy z powrotem do tego świata. Nie wiem, może książka. O, tu mam jakieś 2W mi się klikło teraz. Wyzwanie pierwsze. No to mamy gotowe. Ale może... O! Jest wyzwanie drugie, na drugiej stronie, czyli na następnych stronach się pojawiają następne wyzwania. No to w sumie mega spoko. Zrób pranka na koledze z Palionowa. Pomocne itemy są w skrzyni przy portalu. Mamy zrobić pranka? No ale tylko Dave jest teraz na serwerze, to w sumie muszę na nim pranka zrobić. No nie, ale biedny. I tu jego domek został spalony. Tutaj w wiosce na Palionowie i jeszcze teraz będę musiał mu zrobić jakiegoś pranka. Ja mam nadzieję, że tam przy tym portalu, przy tej skrzynce nie będzie jakichś takich ciężkich rzeczy. W sensie podejrzewam, że tam będą jakieś itemy, dzięki którym będziemy mogli go sprankować. Jak tutaj napisał zresztą, że pomocne itemy będą przy skrzyni koło portalu. Więc idziemy zerknąć tam. W sumie byłem tam przed chwilą, nie zauważyłem żadnej skrzynki, więc nie wiem, czy ona tam faktycznie była. Może są w tej skrzynce, w której znalazłem też tą książkę z wyzwaniami od Herobrine'a. No, mam nadzieję, że tam coś będzie, ponieważ to jest nam potrzebne do zrobienia tych wyzwań. Dobra, tu jest ta chata Dave'a. To w ogóle tu będzie tak pięknie, słuchajcie. To jest, już mi się tak podoba to miejsce, że hit. Ej, są itemy. Mamy sadzonkę z ciemnego dębu i mączkę kostną. Czyli pewnie wyrosnąć drzewo. Ale co to jest za prank w ogóle wyrosnąć komuś drzewo? Jako przyzywające szulkery. O nie, to są niebezpieczne stwory. I TNT, czyli tradycyjnie do pranków. Dobra, odłożę sobie tutaj rzeczy, żeby to mieć tutaj na pierwszym planie. Dobra, czyli z tym musimy zrobić jakiegoś pranka. To chyba najlepiej, jak zrobimy mu pranka. No nie, z domem. Wysadzimy mu znowu dom, tym TNT. Ale mamy tylko jedno TNT, więc w sumie zbyt dużych szkód nie zrobimy. Więc mam nadzieję, że się nie obrazi na nas Davik. Mam nadzieję, że nie. No dobra, zróbmy tu coś. Gdzie byśmy mogli to TNT zostawić? Ale musimy to jakoś aktywować. Nie mamy nic do aktywowania w ogóle. Ej, a jakby tu zrobić? O, to jest dobre, słuchajcie, przy wejściu. Kiedy wejdzie tutaj i kliknie w ten przycisk, to powinno się TNT po drugiej stronie tutaj aktywować. Więc dodamy tutaj TNT. O nie, ale to będzie strasznie złe z mojej strony. No dobra, tu drzewo wyrosnąć. Ej, tu możemy mu wyrosnąć drzewo. Dobra, wyrastamy mu tu drzewo. Uwaga. Nie, wszystkie kostki mączne zeszły na to i nie wyrosło tu to drzewo. Może tu jest za mało miejsca na nie. Ej, może zajdę jeszcze po jakieś te. Ale dobra, jeszcze te szulkery. To może mu dam tutaj gdzieś na górze. O, tutaj jest dużo miejsca. Dobra, czekajcie, bo ja muszę to szybko dać, bo one też zaczęły mnie atakować. Dobra, raz. Dwa. O nie, zaraz zaczęły do mnie strzelać. Dobra, trzy. Dobra, oj, zaczęły już strzelać do mnie. Dobra, udało mi się uciec. Teraz musimy stąd szybko wyjść jeszcze. Dobra, wyjdę tędy, żeby... To one strzelają dalej do mnie w ogóle, wariaty. Dobra, idę zobaczyć po jakąś kostkę mączną, ponieważ tu by się coś przydało, ponieważ nam brakło. Ej, nie mam w ogóle nic. To jak ja mam wyrosnąć mu to drzewo? Ono chyba tam nie wyrośnie. Chyba potrzeba więcej tej kostki mącznej. Jak strzelają tam u niego na chacie. Dobra, w sumie to zrobiliśmy już dużo tego pranka. Ale fajnie byłoby to drzewo wyrosnąć. Jeżeli się to nie uda, to weźmiemy może sadzonkę innego drzewa. Może się ono zmieści. Ponieważ, no jak widać, ten wielki dąb jest chyba zbyt duży. Dobra, zobaczymy, czy tu mam jakąś mączkę kostną. Chyba nie mamy. To może rozbiję mu tam dwa jajka, jakieś kury, żeby tam miał. I... No jako, że tamto wyzwanie nie wyszło, to może mu zamuruję jakby koblem. Trochę.
To jest chyba jakiś w miarę dobry, jakby dobra rekompensacja tego pranku. I może dynię mu tam też dam. O, to jest dobre. Dobra, idziemy. Albo mam pomysł, słuchajcie, wiem co zrobimy. Weźmiemy sadzonki i zrobimy mu jakby pole w tamtym miejscu. Że zasadzimy mu tam po prostu mnóstwo... O, mam mnóstwo sadzonek akurat. Dobra, zrobimy sobie jeszcze motykę. Dobra, zróbmy kamienną, ona powinna nam starczyć. A nawet zróbmy dwie na wszelki wypadek. Nie mam, mam patyki, tu zrobimy sobie z tego. Dobra, robimy na szybko patyki, dobra, robimy motykę. Ej, to będzie taki dobry prank, już to czuję. Dobra, robimy dwie motyki i zasadzimy mu tam na tym w domku jakby zboże. To będzie lepszy prank, taki rekompensujący tamten nieudany prank, ponieważ to drzewo nie chciało się tam wyrosnąć. Mamy shulkery, mamy TNT. Ej, teraz muszę tam wejść tak, żeby tego TNT nie uaktywować, ale tu zrobiłem dziurę w ścianie. Więc mam nadzieję w ogóle, że Dave'a tutaj teraz nie ma, gdzieś poszedł, więc teraz nie widzi za bardzo, co tutaj robię. Dobra, robimy tak. Rozwalamy mu tutaj tą trawę. To pójdzie szybko. Dobra, ta sadzonka się nie udała. Totalnie. Więc bez sensu. W sumie Herobrine tego nie przewidział, albo przewidział, ale ja byłem dziwny i po prostu zrobiłem to w niewłaściwym miejscu. Dobra, uwaga, robimy tak, tutaj. Zaraz będziemy to zasadzać, chociaż nie wiem, czy to jest w stanie się tu utrzymać bez wody. O nie, to się nie utrzymuje tu bez wody. O nie, musimy zajść jeszcze po wiaderko wody. Słuchajcie, żeby to tutaj miało jakikolwiek sens. Ponieważ bez wiaderka wody, to totalnie nam się to nie uda. Zrobimy mu tam kilka dziur takich, żeby to się utrzymało. Tu gdzieś miałem wiadro wody. O nie, dobra, no szybko przepalamy kilka żelaza. Szybko, trzy żelaza. Ale miałem tu gdzieś wiadro wody, to pamiętam. Może tu gdzieś odłożyłem do skrzynki. No nie, tutaj też nie ma. No nie, dobra. Może znikło mi gdzieś. Ale byłem pewien, że gdzieś miałem to... dobra, jeszcze dwa żelaza. Dobra, uwaga, ostatnie żelazo. I będziemy mogli zrobić wiadro, żeby tutaj zrobić mu tam kilka tych... zasadzić mu tam te sadzonki. To jest w sumie dobry prank, mi się wydaje. Dobra, robimy wiadro. Tu. Okej, mamy wiaderko. Teraz tutaj mamy na szczęście wodę też blisko, jest takie jeziorko. O nie, zombiaki. Zostaw mnie. O nie, za dużo i tutaj jest tych teraz. Dobra, dynię tu dam, żeby mi tu nie weszli. Dobra. I teraz tu na przykład damy wodę. O nie, w sumie zapomniałem, że się kończy woda w wiaderku. To jest w sumie mało, ale dobra, zrobimy już tak. Niech tutaj to rośnie. Zasadzimy też tutaj już te sadzonki od razu. Więcej sadzonek. Robimy mu pole w środku domku. Trzajcie wazę, ale będzie miał tutaj dużo zboża. A ja jestem fanem chlebka akurat, bo jestem tostem w końcu. Więc w sumie to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, lecimy po następne wiadro wody. Dobra. Te strzelają te shulkery tam dalej na górze. Wariaty. Dobra, bierzemy wiadro wody. O nie, zrobiła mi się taka dziura w tej wodzie. Będę to musiał później naprawić. Dobra, wchodzimy tu i robimy następną dziurę na przykład tutaj w tym miejscu. A co? Tutaj tak. I teraz robimy tutaj wszędzie. Zaoramy pole. O. Dobra, trzeba się śpieszyć, bo Dave może lada moment tutaj wrócić. A nie chcielibyśmy, żeby się zorientował, że tu mu robimy jakiegoś pranka. Okej, raz, dwa, trzy. Tu. Skończyły mi się sadzonki. Dobra, to tyle, nie robimy więcej. Dobra, ja chyba się wynoszę, bo on tu może lada moment przyjść w ogóle. Dobra, czekajcie, zamuruję też tutaj to wejście. Żeby ten... Ciekawe, gdzie on jest w ogóle. Dobra, muszę się gdzieś wynieść stąd, bo... A rozbiję mu te dwa jajka jeszcze przed wejściem. Zrobiła się kura akurat. Dobra, ma kurę przed wejściem. Więc ten, dobra, gdzie on jest? Ciekawe, gdzie jest Davik teraz. Ej, pięknie akurat, pięknie. Dobra, chowamy się. O, ale muszę spać. Słyszymy go, słuchajcie. Dobra, chowam się. Co to jest teraz tworów na mojej posesji? Co tu się dzieje? Szybko do domku. Co tam? Wybuchło. Dlaczego? Ktoś jest zdrajcą. Chowam się w krzakach. Co tam się stało w środku? Chwila. Co to jest? Ja tu nie miałem farmy.
Co to za dziwne dźwięki? Ale pranka mu zrobiliśmy. Co to mógł mnie zauważyć teraz, Oła, nie bij mnie. Co to strzela? Co to jest za shulker box? Dobra, słuchajcie. Oła! Odbudowujemy się tutaj w tym momencie. O, dobra, zabiłem go, ale oła. Oła, jak spadnę, będzie boleć mocno. Oła, bolało. Gdzie tu są jeszcze? Co? To tyle. Ale kto mi robi pranka? O nie, tu jest po drugiej stronie, postawił się jej po drugiej stronie, słuchajcie. Ktoś mi robi pranka, a ja nie wiem kto. Ej, dobra. Tam jest David, czekajcie. Ej, prawie spadłem z tego dachu. Jeszcze głupi zombie jak mnie atakuje. Co to za butelka? Pokaż się. Mógł to słyszeć. Pokaż się, złodzieju. Ty co, grasz mi dom? Spadłem z dachu. Bo nie, on tu wraca. Nie, creeper. Zły creeper. Czekajcie, gdzie on idzie? Idzie tu. Czekajcie, chowam się tu. Dobra, nie? A, nie zauważył mnie. Chowamy się tutaj. Chowamy się, żebym nas nie zauważył. Czemu mi to rośnie na chacie? O, jest tutaj. Przestań rosnąć. Ale mu pranka zrobiliśmy. Nie, dobra, prankujemy go, rozbijam mu szybę. Co jest? Czemu tu jest dziura? Co tu się dzieje? Dlaczego? Dobra, chowam. Idziemy tu opłyć. Nie, creeper. Creeper idzie tu do mnie. A nie, trafiłem w niego! Dobra, udało nam się go zabić, nie wybuchł. Pora na posiłek. Gdzie on jest? Czekajcie. Dobra, wchodzimy tu przez okno znowu. Pora na posiłek. Pora upiec coś w ognisku. A siedzi przy ognisku. Czekajcie, obejdziemy to. Jak to mu wybuchło, to TNT, ale pranka mu zrobiliśmy. Czekajcie, postawię mu tam dynię, jakby wrzucę mu ją tak. Czekajcie, muszę się tu poskradać. O, ale mi się tutaj dobrze. O, to jest życie. To jest życie. To jest prawdziwe życie. Co zrobi dynia? Nie wiem, co on tu robi? Dynia? Czekajcie, obchodzimy to. Obchodzimy to tu. Z jakim idą te zombiaki? Ła! Nie, mały zombiak mnie atakuje! Nie, on tu idzie! Z jakim te zombiaki? Co ty robisz? Zombie? Czemu tu wchodzisz? Przecież nie możesz. Ale fajną dynię dostałem od zombiaka, ale fajnie. O, konik. Dobra. Strzelamy w niego z łuku teraz. Konik. Ła, co jest? Konik, dlaczego mnie uderzyłeś? Kim ty jesteś? O, nie! Zauważyłeś mnie, David! Nie! Co ty zrobiłeś? No przepraszam cię, stary, ale dostałem wyzwanie od Herobrine'a, drugie. Patrz, wyrzucę ci książkę, przeczytaj sobie drugie wyzwanie. Mówcie cicho. Aha. A drugie na drugiej stronie. Pranka na koledze spaliona, bo posiedzimy. To ty mi tu wszystko zrobiłeś? No, musiałem ci zrobić pranka, bo mi Herobrine kazał. To są wyzwania Herobrine'a, które mi dał teraz. Ten syf? No, to ci zrobiłem pole, żebyś miał później, wiesz, jedzonka dużo. Ale to tu, ja się staram. Tu bardzo mi przykro. Ja wiem, że ci spłonął domek w Palionowie, ale tu ci pomogę to odbudować. Nie, płacz, David, nie płacz. To łazi kura. I tak jest też mała kurka, która miała się zrespić i się zrespiła. To jest mały Stasiu. Co, ja się chyba wyprowadzam. Nie odlatuj. Mam dość. Ty, przepraszam. To był oczywiście prank, dobra. Ja ci oczywiście pomogę z tym odbudować to, żeby to faktycznie moja wina tutaj była. Ale kolejne wyzwanie od Herobrine'a mamy zaliczone, więc dopisuję tutaj, uwaga, przy wyzwaniu drugim, że jest gotowe. Mam nadzieję, że Herobrine nie powie, że wykonane jest to wyzwanie źle. W następnym odcinku pewnie będzie wyzwanie trzecie, chociaż nie wiem, czy od razu nam da wyzwanie trzecie. Zobaczymy. Tymczasem przepraszam jeszcze raz za tego pranka, mam nadzieję, że się nie obrazisz. No dobra. Mam nadzieję, że też mi pranka nie zrobisz, bo to jedno TNT mogłoby całkowicie sprzątnąć mój domek z powierzchni ziemi. No, zobaczymy. No i tyle, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Wbijajcie do Davika na kanał, zobaczcie sobie, jaką willę wybudował. No i tyle, do następnego odcinka. Pożegnaj się, David. Hej, as. Pa, cześć.